kochani, witam was. Dzisiaj spróbuję złapać jakąś rybkę, ponieważ prosiliście mnie w ostatnim filmiku, w komentarzach, żeby coś spróbować złowić. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo niewiele łowimy na tym oczku, no ale teraz tych ryb jest dość dużo i musimy coś złapać. No i co, słuchajcie, zaczynamy. Robotko zakładam. Nie będę robił jakiejś tutaj nie wiadomo jakiej kanapki. Podrzucę trochę pokarmu, a to dlatego, żeby odwrócić uwagę moich największych kaki, bo tych nie chciałbym polecieć. Będę próbował te łobuzy mniejsze tutaj odławiać. Zobaczymy, jak będą tego następstwa. Chciałbym też leszczyka złapać, bo na chwilę obecną, jeśli chodzi o leszczyka, to mam je tutaj chyba tylko 3 czy 4 i byłoby mi szkoda. No, i mamy pierwszą rybkę. Płoteczka. Całkiem ładna. Śliczna płotka. Próbujemy dalej. Jakby trafił się taki kamerzysta, by mi wpadł do wody. To byłby najlepszy, jakby się taki trafił po kilograma. No i tak jak mówiłem, cholera leszczyk. No i niestety jeszcze dość głęboko zażar. No, leszczyk jest odczepiony. Mam nadzieję, że nic mu nie będzie. Ogólnie rzecz biorąc, to jest jeden z powodów, dla których nie lubię tutaj łapać rybek. To jest właśnie to, że bardzo często zapina się ryba, której nie chcę łowić. Ona się kaleczy. No i jest duże prawdopodobieństwo, że ta ryba padnie. Spróbujemy jeszcze raz. Chyba za bok zaczepił. Podpisił tutaj. Rybku. Kawał łobuza, ale mamy niedźwiadka. Widzę około 4 kilo. Dość ładna bestia. Nie spróbujemy tu blisko, może z tych dużych żaden nie podpłynie.
białe karty, chciał podejść, musiałem ściągnąć. Aż mnie dziw bierze, że okoń żaden nie podchodzi. O, kochani, to jest okoń. To jest okoń. Zobaczcie, jaki piękny okonik. Proszę zobaczyć, jaki okoń. Śliczny. Taka trzydziestka jak nic. I proszę Państwa, trafił się nam okonik. Śliczny zresztą. I próbujemy, znowu. O, to nie było dobre. Mamy czerwonego łobuza. Też, którego nie chciałem. Ale na szczęście jest na samej wardze taki. Szybciutko go dopniemy. Sam się wypuścił. Jest już. Jest już w wodzie. Tak więc co? Próbujemy dalej. Karpik czerwony trafiłby i tak do wody, więc poszedł. Super tempie ekspresowym. Miejmy nadzieję, że nic mu nie będzie. No i próbujemy dalej. O, a tym razem trafił się nam linek. Mały linek. Linek malutki, co prawda. Nie wiem, czy on ma 30 cm. Jak na lina, to niewiele. No zabieramy go, bo tych wielkich nie chcemy brać. I co, próbujemy złapać ostatnią rybkę. Super by było, jakby się trafił karpik, taka kilka właśnie. No leszczyk, znowu leszczyk. Nie dobrze. No i co, próbujemy jeszcze raz, ponieważ znowu się złapał leszczyk. Zobaczcie, karpi jest tutaj około 30. Leszczyki są 3. I okazało się, że 3. Patrzcie, znowu leszczyk. To jest niewiarygodne. Że znowu leszczyk. Spróbuję go odczepić. No nie. Zakolczykowałem leszczyka. Takie rzeczy się zdarzają. Musimy zrobić przerwę techniczną. Trzeba założyć haczyk. Zaczynamy. Czwarte podejście. Cały czas próbujemy tutaj tą rybką w średnim wymiarze. Op. I znowu. I co? Znowu leszczyk? Zaraz będziemy widzieli. Nie, tym razem płoć śliczna. I to mi się podoba. Wreszcie. Spójrzcie, jaki wymiar. Płoteczka. Więc tak, słuchajcie, łowienie dobiega końca w dniu dzisiejszym. Haczyki mamy z firmy Gamakatsu. Dla wędkarzy informacja. Haki bardzo dobre, powiem szczerze, ale przypony
są tak słabiutkie, że trzy haki praktycznie nam się urwały na końcówce przypony przy takiej bardzo małej rybce. Także są albo automatem źle wiązane, to się z nimi nie halą, to nie jest normalne. Też bardzo długo wędkowałem, że mam jakąś skalę porównawczą. No i widzicie, środek dnia, ciśnienie rośnie. Ryba na tym stawiku bierze zawsze, nie ma znaczenia, czy jest brzydka pogoda, czy dobra. Jak to się mówi na wodach, te zegu nie brały, bo coś tam. Chyba jak jest, to bierze. Jak bierze jak wariat, to za godzinę jest 20 sztuk, jak bierze słabiej, to jest 10. Złapaliśmy karpika jednego takiego około 4 kg, jedną płoć taką prawie kilogramową, jedną płoć taką około pół kilo i okonika takiego około kilograma. Myślę, że fajny połów. Oprawimy zaraz rybkę i będzie na niedzielny obiadek. Mam nadzieję, że zaspokoiłem żądzę kolegów, którzy oglądają i lubią wędkować. Tutaj w wiadereczku mamy ryby. Nie jest to dla mnie łatwe, ale po to to mamy, żeby czerpać z tego radości, więc łowimy od czasu do czasu. Trzymajcie się ciepło, wszystkich pozdrawiam, taki wędkarski przerywnik. Niech moc będzie z wami.